No i jak widzicie, makieta taka świąteczna. Oczywiście przedstawia ona świąteczny rozejm podczas I wojny światowej, który miał miejsce w 1914 roku. No i wówczas Anglicy, jak i Niemcy, ale też i w innych częściach frontu, nie tylko na froncie zachodnim, no, chociaż nie też we wszystkich częściach, no, wyszli z okopów, no i razem świętowali Boże Narodzenie, Wigilię. No i ta makieta taka upamiętniająca właśnie to wydarzenie. No też chciałbym Wam złożyć teraz życzenia świąteczne. Życzę Wam wesołych świąt, dużo kobi pod choinkę, no bo też dobrych pomysłów na nowe makiety, bo wiem, że większość z Was też prowadzi swoje kanały, też buduje różne no, budowle, które przedstawiają różne bitwy, a także i nie bitwy. No i szczęśliwego nowego roku i wszystkiego, co tam sobie życzycie. No tak, jak mogliście już zauważyć makietę, przedstawia ona właśnie ten świąteczny rozejm. Jest ona wykonana na tym samym podłożu, ojej, coś tam spadło. Na tym samym podłożu, co tamta wcześniejsza makieta na konkurs Polski na Poważnie. Ta, no dodałem śnieg, że widać, że to świątecznie. No i tutaj na środku macie mecz, który został rozegrany pomiędzy wojskami Polski, wojskami angielskimi i wojskami niemieckimi, no i wtedy chyba Niemcy wygrali czy dwa, o ile pamiętam. No i tutaj mamy właśnie, jak grają mecz. Tutaj po prawej stronie łamią się opłatkiem żołnierze, tam dalej posiłek rozdaje no jakiś angielski żołnierz, tu widać Niemców, tam dalej siedzą, aha, ten się wrócił, żołnierze, którzy a dobra, niech leży. No, którzy po prostu rozmawiają, jedzą wspólnie. Ojej, przepraszam. Tutaj po... W dali możecie zauważyć żołnierzy, którzy śpiewają, tańczą. No i tam dwóch grających na trąbce, a drugi na kobrze. Kobra? Nie, kobrza. Tak się nazywa, kobrza, nie? Ten taki, co w Szkocji jest taki, no to właśnie on na takim gra. No i tutaj po lewej mamy dwóch dowódców, którzy sobie spacerują, rozmawiają. Tutaj z brzegu dwóch żołnierzy, znaczy niemiecki żołnierz goli żołnierzy państw Ententy. No i a tutaj jeszcze w okopie dzieją się różne rzeczy. Tutaj możecie zauważyć, że tu żołnierze coś tam wymieniają, bronie swoje. No i tam dalej dwóch żołnierzy gra w karty. No i to chyba będzie na tyle, spieszę się, bo no, nie mam czasu oczywiście nagrać tego odcinka, bo no, cały czas trzeba coś sprzątać, coś przygotowywać. Jeszcze raz życzę Wam wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku, dużo kobi pod choinkę jeszcze raz, no i dobrych pomysłów na dobre makiety. No i myślę, że teraz się z Wami pożegnam, mam nadzieję, że makieta się Wam spodobała. Jeszcze taka jedna informacja, że pierwszy odcinek z serii Historia naszych przodków będzie o pradziadku fanatyka klocków. To taka informacja. A teraz się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć! Wesołych świąt!